Witam szanownych hodowców. Jesteśmy na posesji pana Stanisława Cedekwickiego, czołowego hodowcy okręgu Kalisz. Chciałbym państwu przedstawić gołębniki i metody hodowli i lotowania tego tutaj okręgowego mistrza, pana Stanisława. Panie Stanisławie, proszę może bliżej do nas. Jakby pan mógł parę słów powiedzieć o pana hodowli. Od kiedy pan lotuje, ile posiada pan gołębi? Widzę, że bardzo ładny gołębnik. I jakie pan odnosisz sukcesy? Lotuję od 2006 roku, 10 lat. No, lotuję metodą totalnego wdowieństwa. Nie sprawdza mi się ta metoda i jestem czołowym hodowcą, wygrywam maratony. Wicemistrzem maratonu okręgu, zostałem najlepszego lotnika w okręgu. Posiadam kategorię C, w oddziale jestem w czołówce sekcji, no i tak się bawię. Proszę powiedzieć mi, widzę tu bardzo ładny gołębnik, 3 wloty. Czy to jest tylko gołębnik lotowy? To jest tylko gołębnik lotowy. Podzielony na samice i samczyki, tak? To znaczy się te wszystkie 3 wloty, bo musiałem dorobić gołębi, bo zgubiłem 7 młodych tylko. 82 dawałem na ostatni lot, zginęło mi 7, zostało 75 gołębi. No to rewelacyjny wynik. No musiałem dorobić, bo samice były w środku, a teraz zrobiłem, zabudowałem bojlery do samic i tu zrobiłem do samców rocznie. Także muszę się wlot antenę przerobić. Ile tej... do lotu mam 152 gołębie. 152 gołębie przygotowane do lotu. Do lotu. No to, przygotowania. To jest duża hodowla. No to jest bardzo duża, no, na 70 ponad 5 rocznych. No. Tu widzimy budynek po prawej stronie, gołębnik. I to jest gołębnik rozpłodowy. Tak, ten pierwszy to jest gołębnik rozpłodowy, ten drugi tam jest gołębnik domowy. Czy już pan dokonał parowania, no, czy nie. Kiedy pan paruje? Paruję w połowie lutego. 2 tygodnie przed lutami lecieć. Już były samiczki, samce rozdzielone. Przygotowane 2 tygodnie przygotuję do lotu. A kiedy pan rozpoczyna treningi wiosenne gołębi dorosłych? No to właśnie mówię, 10 dni przed pierwszym lotem. 30 kwietnia mamy pierwszy lot, to już 10 dni są rozdzielone. Wtedy są trenowane gołębi. No. Proponuję, żeby może dzięki pana uprzejmości weszlibyśmy do środka, do gołębnika. Pokazałby pan, jak wygląda gołębnik od środka, jak wyglądają poszczególne cele. Proszę bardzo. Także zapraszamy. Albo pójdziemy tam dalej i otworzymy. Wejdź i sam. No one mi nie wyleciały. Idziemy na ostatni. To są stare, to są roczne. Dobra wentylacja. Jak to wygląda w lecie z temperaturą? Tu są właśnie rady leśne. I w lecie no jest. Ciepło jest, ale nie jest znowu tak ciepło, żeby gołębie nie leciały. Bo czym większe upały, tym lepiej na tym gołębie. A samo przygotowanie, ma pan jakieś może takie metody, które można powiedzieć, rozumiem, że czasami pewne metody, o których nie chcecie mówić oficjalnie, ale przynajmniej jakiegoś rąbka tajemnicy może pan uchylić? Wszystkie przygotowania kontaktuję się z doktorem Dobkiewiczem. A, czyli ze mną, tak? No to się bardzo cieszę. I wszystko jest, cała hodowla jest od
opieką, pod opieką pana Macieja Mackiewicza, doktora. Nie ukrywam, że do pana doktora mam 200 km, kiedy mogę pojadę, ale pan doktor w Ostrowie tu otworzył, jakiś tam kolega jego, nie jakiś, no, dobry kolega, z którym też bardzo współpracuję. Pan doktor Paweł Ciesiołkiewicz. Paweł Ciesiołkiewicz, tak, jak coś, jakiego telefonicznie. Jest to pierwsza linia pomocy. No nie ukrywam, że od 2006 roku, od momentu lotowania cały czas współpracuję z doktorem Brytym. No to bardzo się cieszę, bardzo mi miło. Z doktorem nie współpracuję, bo słyszałem różne tam. Mam jednego lekarza i jestem bardzo zadowolony. Jest mi bardzo miło, a tym bardziej mam też dość dużą satysfakcję, że hodowca, któremu pomagam i z którym współpracuję, osiąga tak dobre wyniki, a przy okazji, że ma tak wzorowo prowadzoną hodowlę. Przejdźmy może, a magazyn paszowy, jak to wygląda tutaj zadawanie paszy, przechowywanie paszy, jak pan ten problem rozwiązał? Mam 20 metrów oddajnika w pomieszczeniu gospodarczym, także nie ma nowe. Nie mam w górniku nic, a mam paszy do mnie. A karmi pan dowoli, czy wydziela pan karmę? Wloty wydzielam, a na pierzeniu dowoli, dobra karma. A teraz w styczniu taka, lipa, pół na pół. Typowa zimówka, tak? Typowa zimówka, jeszcze widać, troszeczkę nic nie ma. Gołębie są bardzo w dobrej kondycji, pięknie wyglądają. Jak na tą porę już są w takiej kondycji, że prawie, że wyścigowej. No, jeszcze miesiąc minął w parę. A na jakich gołębiach pan bazuje? Ma pan jakąś konkretną, ulubioną rasę? To znaczy się, ja nabyłem gołębie po zmarłym hodowcy Marianie Kosińskim i do tych gołębi dokupywałem, krzyżowałem do tych gołębi, tego bym najlepiej sprawdził. Czyli własna praca hodowlana, tak? Tak, nie ukrywam, że mam od bardzo czołowych hodowców okręgu, bo mam od prezesa do spraw lotowych okręgu Nera gołębie, mam od Wiesława Mota, mam od Grzesia Wierzyka, od Grzesia Knuły, ale one są wszystkie krzyżowane na moje gołębie. Czyli materiał bazowy od znanych hodowców i to nazwiska liczące się w kraju, a dodatkowo własne krzyżówki. I to się najlepiej sprawdza. Panie Stanisławie, a jak wyglądają wyniki w poszczególnych kategoriach? Czy może się pan pochwalić? No, kategoria A jest u mnie bardzo słaba, ponieważ jestem najdalej usuniętym hodowcą na północ. Czyli położenie tutaj decyduje o ogromną rolę, ale kategoria C, maraton, to już jest. To już jest pana domena. Domena. Ja może pokażę. Proszę. To już jest. Widzę, że ma pan dobrą wprawę w łapaniu gołębi w locie. To jest właśnie najlepszy samczyk w kategorii maraton. Lata 5-18. Najlepszy piąty w rejonie. Jaki numer tego gołębia może pan zdradzić? Numer gołębia jest 6833. To jest samczyk po samicy od Mariana Koszyńskiego i od niej żyjącego hodowcy samczyk był Rduch. Czołowy gołębik hodowli, tak? Znaczy się, no, tam jest jego siostra jest, no sprawdziła mi się. Też wynik krzyżówki? Tak. Rudów z Kosińskim. Rudów z Kosińskim, no i proszę bardzo, i mamy czołowego gołębia. Pokażmy bliżej do kamery. O, piękny gołąb, piękny i faktycznie widać, że w bardzo dobrej formie, jak na styczeń. Mały dom. A jak wyglądają samiczki? Samiczki byśmy musieli przejść tam. To proponuję, przejdźmy.
Tak, jesteśmy w przedziale samic. W bardzo dobrym miejscu, widać, fajnie nasłoneczniony, mają tutaj swój gołębnik. Bezpośrednio słoneczko ogrzewa, widać też po gołębiach, jaka jest forma i kondycja. Co może Pan nam powiedzieć ciekawego o samicach? No, samiczki bardzo dobrze lepą. Prawie całą robotę samice tylko. Tamten samczyk miał 14, tam potrzebne 15 wkładów, a samczyki mają po 12, ale czołowe. Ale i lecą całą drużyną, tak? Tak, tak. Czołowe. To jest właśnie siostra tego samczyka. Tego samczyka. A w czym może tkwić ten sukces samiczek? Podejrzewa Pan, czy to są jakieś względy genetyczne? Dlaczego akurat samiczki mają lepsze wyniki od samców? No samce firmy też mają po 12 konkursów, no ale samiczki są więcej czołowe. Czołowe. I pierwsze, tak się zdarza, pierwsze. I tak się zdarza już od lat, czy to jest efekt kilku ostatnich sezonów? Od lat. Czyli lepiej samiczki. Lepiej leczą samiczki. Czy to jest tutaj efekt większej motywacji? Jak Pan motywuje to tak? Wywożę raz w tygodniu, czwartek, wtedy się widzą i są rozdzielane. Później, a przed lotem nie pokazuję. No daleki dystans Pan wywozi? 50 km. 50 km, no to dość daleko, jak na taki trening w środku tygodnia. 50 km to najpierw są wypuszczane samiczki, później wypuszczane są samce. I przede wszystkim muszą być zdrowe, żeby lecieć. Rozumiem. A treningi takie dobowe, rano i wieczorem? Obloty tak. Rano samce i samiczki i samce, i wieczorem samce i samce. Jaki czas mniej więcej takiego oblotu? Ile chcą tyle wieczorem. Do woli, tak? Tak. A ile średnio tak mniej więcej są w powietrzu? Pod koniec tygodnia to godzinę, półtorej. Samiczki duże, samce to... A po dłuższych lotach jak wygląda regeneracja? Regenerują się szybko, czy potrzebują dłuższego czasu dojścia do formy? Nie, gołęby się regenerują bardzo szybko. Są zadbane między pana doktora i także no nie ma problemu. No, moje gołęby na drugi dzień by mogły iść, na następny. Na następny dzień mogłyby startować w następnym locie, tak? Tak, jest tak. I w maratonach też? Nie, w maratonach nie, no bo to już by była przesada, nie? Ale no, tam no dlatego nie chciałbym tutaj, żebyśmy badali jakieś przesady. No, czyli do 300 km, do 300 km gołębie przychodzą w doskonałej kondycji, i nie widać po nich zmęczenia. W maratonach mniej więcej, kiedy widzi Pan, że gołąb już jest, nadaje się do treningu? Po jakim czasie? Jeżeli maraton jest w sobotę, to w niedzielę po południu jest oblot, ale wypuszczane, przegnane, posprzątane gołębniki i nic więcej. I jak chcą, to latają, jak nie chcą, to nie. Jak nie chcą, to nie latają. Tu w okolicy to jest osiedle domków jednorodzinnych, bezpośrednio sąsiedztwo rynku, także centrum w zasadzie Raszkowa. Nie ma Pan tu problemów z jaszczębiami? Jaszczęb się pokazuje na wiosnę, ale później nie. Później nie. No chyba to usytuowanie w środku miasta czyni ten gołębnik bezpieczniejszy, bo teraz tak. Hodowcy, którzy mają gołębniki bardziej na obrzeżach, to tam mają problemy. Tak, tak. A jak z sąsiadami, tutaj nikt nie narzeka, bo dookoła domy? Nie, sąsiedzi nawet ze mną patrzą na gołębie, jak przylatują z lotu. A hodowcy tu w okolicy są jacyś? Są. Tu mieszka jeden hodowca, tam mieszka drugi, tam trzeci hodowca. Jest tam czwarty. Jest tu jest. W samym Raszkowie jest jakieś 10-11 hodowców. No to jak na taką ile liczy mieszkańców Raszków? Mało jest hodowców, 3 tysiące. Ach, no mało, to chyba taka średnia krajowa, nie? Nie wiem jak to tam się... No to fajnie, to może byśmy przeszli trochę do słońca i byśmy porozmawiali o takim przygotowaniu gołębi już bezpośrednio do sezonu rozpłodowego i do sezonu lotowego. Tak, żeby było trochę cieplej.
pełnią rolę ochrony przed wiatrem, deszczem, tak? Kiedy pan je opuszcza? Opuszczam je przeważnie do łapania, bo jak spuszczę, to mam ciemną gonitwę, lepiej mi się łapie. No. Ale tak półmrok jest zrobiony na środku tygodnia. A jakiś program świetny pan stosuje? To wszystko, co tu widać. Ale świetlny, czy pan zaciemnia? Naturalnie, tak? Nie. Korzysta pan z dnia słonecznego, tak? Tak. I nie stosuje pan żadnych programów świetlnych. Nie. Tu widzę, przywiózł pan kilka produktów. Są to mieszanki paszowe, które stosuje pan całorocznie? Tak. I jakby pan powiedzieć, co pan stosuje i w jakich okresach? Odporność, tak? Ten mój produkt. Tak. Jak często pan tu daje? Teraz daję dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu w tym okresie zimowym, tak? Tak. Kiedy jest naturalnie odporność słabsza, bo wiadomo, jest krótki dzień świetlny i wszystkie organizmy. Jesienią to nawet podawałem przez 10 dni non-stop. Przez 10 dni non-stop, tak? Non-stop. Okres szczepień? Były szczepione. Też pan wspomaga tym odpornością, tak? Tak? W okresie okołoszczepieniowym. Tak, tak. A w sezonie lotowym? Dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu. Tak, po locie, same. Przed po lotem? Po locie, tak? Po locie. Dobrze. Po locie i raz w tygodniu zdrowe trawienie. Forma zdrowe trawienie raz w tygodniu? Tak. Też po locie? To znaczy się poniedziałek, wtorek, a to w środę. A forma zdrowe trawienie w środę, czyli w celu regeneracji gołębi po wyczerpującym locie. Tu widzę jeszcze jest multivitamina, no to już nie będziemy hodowcom objaśniać, bo to wiadomo, że to już praktycznie cały sezon, okres rozpłodowy, lecytyna w proszku, nie w płynie, tylko w proszku, tak? W proszku, tu jest po probio 11, czyli probioty. Bardzo dobry, bo wydajny. I zasiedla pan tym produktem. No wydajny, tak, jest taka mała buteleczka na 300 litrów wody, to praktycznie na cały sezon panu wystarczy jedno opakowanie? Wie pan co, nie oszczędzam, daję i... Jak się skończy, to kupuje pan następne. To mam blisko, bo do asystenta pana, czy tam kolegi. Do pana doktora Ciesiołkiewicza, zawsze można podjechać i dokupić. Tak, zawsze można się podjechać, tam zadzwonić. Tu widzę produkt firmy Ziegeltaube, tak? Co to jest za produkt? To są mineralia. Mineralia, tak? Kiedy pan podaje ten produkt mineralny? Podaję, stosuję go teraz po lotach, żeby gołębie w polu nie chodziły, żeby takie... I sprawdza się faktycznie? Sprawdza się. Nie ma pan problemów z wychodzeniem w pole? Nie. Jest to zupełnie wystarczający produkt. Czyli gryty jako podstawa, tak? I dodatkowa suplementacja mineralnymi w płynie. Tak jest. No, chciałbym tu podkreślić, że mineralne w płynie produkty są o tyle interesujące, że są to związki schelatowane, makro, mikroelementów, które bezpośrednio są transportowane do komórek i zabezpieczają wszystkie niedobory, często o pierwiastki, których nie ma w gritach, albo jest ich niedostateczna ilość, stąd szczególnie w okresie rozpłodowym podawanie tego produktu powoduje zabezpieczenie gołębi podstawowe mikro, makroelementy, co zmniejsza spożycie gritu, a tym samym zapobiega uszkadzanie junerek, co ma często związek przy nadmiernym spożywaniu gritów i MM-ek, objawiającym się laniem gołębi, czyli tak zwaną poliurią. Pan pewnie nie ma tego problemu. Nie. Jeżeli chodzi o karmę bym musiał spinić. Ale jeszcze wróćmy do przygotowania. Bardzo częsty problem w większości hodowli w Polsce jest to problem tak zwanego zespołu zwichrowanego skrzydła. Gołąbek przychodzi z lotu albo z oblotu i po prostu ma problem ze skrzydłem, nie może podlecieć. I czy u pana ten problem występuje? Na początku miałem jednego gołębia, a teraz od dłuższego czasu nie mam w ogóle. Nie ma pan tego problemu? Nie mam z tym problemu. No, śmiem twierdzić właśnie, że ta dodatkowa suplementacja produktami mineralnymi w płynie właśnie zapobiega temu problemowi, szczególnie w okresie wiosennych treningów, kiedy kości są zdemineralizowane, pozbawione dostatecznej ilości wapnia i fosforu.
co powoduje, że są bardziej wytrzymałe i nie ma kontuzji spowodowanych właśnie nadmiernym wysiłkiem podczas treningów, jak i po samym sezonie lotowym. Czy w sezonie lotowym też Pan podaje produkt mineralny płynie? Tak, tak, podaję im raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Bo to nie ma czasu. Po locie? Po locie. Po locie. No i to jest właśnie bardzo dobry sposób uzupełniania niedoborów. Nie miał. Tu kolega mi wspomina, że Pan nigdy nie miał problemu z robaczycami. Nie. Nigdy? Poważnie? Nie. A nie widział Pan robaków w odchodach, a w badaniach jak to wychodziło? Też wszystko zawsze czyste? Robaków praktycznie nigdy nie miałem. Ale... Czy nie wie Pan, co to są nicienie żołądkowo-jelitowe, glista, kapilaria? Nie mam z tym problemu. Chociaż nie ukrywam, że tam odrobaczam. Prewencyjnie Pan mimo wszystko zawsze odrobaczy. A nuż widelec może czasami coś być i Pan woli mimo wszystko zachować ostrożność. Teraz miałem badane właśnie u Pana gołębie, to nie było robaków, no tylko gołębie miały, nie wiem skąd, ale miały żółty guzek. Żółty guzek, no jest to bardzo pospolity pasożyt, często bagatelizowany przez niektórych hodowców, pomimo tego, że występuje bardzo pospolicie w hodowlach gołębi, ale w okresie lotowym potrafi znacznie obniżać formę. A wróćmy do tych robaków. Podaje Pan jakieś środki naturalne przeciw robakom, jakieś mieszanki ziołowe? Gdzie tkwi ta tajemnica, że Pan nie ma problemu z tymi pasożytami? Robię herbaty z kory dębu i wierzby. A, no, czyli naturalna profilaktyka w postaci herbatek z kory drzew, tak? Tak. Kory drzew liściastych, czyli gotuje Pan tę korę i podaje często, czy to jest jakiś okres kilku dni pod rząd, czy to okresowo, raz w tygodniu? Zimą raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, a jak jestem więc dłużej w domu, nie chodzę do pracy, to nawet przez 4-5 dni. Jakie zakwaszacze też Pan podaje? Ocet jabłkowy nie. Kwasy organiczne, tak? Tak, naturalne, tak. Kwasy, mieszanki kwasów organicznych. Ocet jabłkowy jest bardzo popularny, podawany przez najczęściej przez hodowców, jednak kwasy organiczne są dużo mocniejsze i dużo lepsza jest profilaktyka. Ocet jabłkowy robię taką miksturę z trzoskiem, co tam dodaje ocet jabłkowy. Aha, czyli miesza Pan ocet jabłkowy z trzoskiem i też Pan podaje raz w tygodniu. Się kisi. Sam Pan sobie taki ocet robi, tak? Czyli czosnek, ocet jabłkowy, pocięty, miód. Aha, i miód, no i czy naturalna też taka profilaktyka prozdrowotna w celu stymulacji układu odpornościowego, a i też o częściowym działaniu przeciwpasożytnym. To jest karma zimowa. To jest karma zimowa, tak? Już można? Tak, tak. Tak. To jest jakaś ogólno taka sezonowa karma, ekonomiczna, widzę, tak? Tu właśnie doktor Dopkiewicz wyszedł teraz w karmy i w tym roku pułkownika poleci na doktora Macieja Dopkiewicza. Na mojej karmie? Karma, tak. Czyli karmy lotowe w tej chwili Pan będzie stosował Ale połowę. Doktor nie obrazi, bo ależ nie, ja się... muszę wypróbować. Oczywiście, i to jest najlepszy sposób. A to jest karma zimowa. Od doktora Dopkiewicza, którą będzie teraz doktor. Nie ma problemów z odkładaniem tkanki tłuszczowej? Nie. No czyli karma jest dobrze zbilansowana? Dobrze jest. Gołębie są w dobrej kondycji i potem nie ma problemów w okresie wiosennym ze zbiciem tych nadmiernych pokładów tłuszczu? Nie. No są jeszcze troszeczkę. Jak to było? Nie latają całą zimę? Nie? Tak, no to są zamknięte. To nie ma problemu. Czyli tak, karma lotowa, rozkładowo-lotowa, jaką by Pan tutaj karmę widział na sezon lotowy? Czy dla wdowców specjalną? Dla wdowców. Karma typowo dla wdowców, tak? Tak. No, posiadamy w swojej ofercie karmy dla wdowców, także... Lekostrawna. Lekostrawna po locie, tak? Dla wdowców środek tygodnia. Środek tygodnia i przed lotem. I przed lotem, a jakaś energetyczna jeszcze dodatkowo w sobotę? Też. Na dłuższe loty? Też, pewnie... ale nie widziałem jeszcze karmów, muszę dopiero jechać i zobaczyć. To zapraszamy, no. Jest już oferta. Bo Pan doktor nie miał w zeszłym roku, nie? Miałem
tylko nie pełny asortyment, ale w tym roku już mamy cały asortyment karm spoczynkowych i karm typowo lotowych, łącznie z karmami dietetycznymi, super dietą, dietą, karmą energetyczną i karmami lotowymi, między innymi dla wdowców. Nie ma problemu. Jak z czystością tej karmy? Jest, elegancko. Można zobaczyć, nie ma nic. Nie ma zanieczyszczeń? Nie ma nic, proszę. Bo wie pan, często hodowcy się skarżą, że jak skończą worek, to na spodzie jeszcze jest często dość dużo pyłu. Jak pan to widzi tutaj? W tym roku miałem karmy, nie będę mówił. Nie, tego nie mówimy, oczywiście. To naprawdę była tragedia. Dużo zanieczyszczeń? To fruwało wszystko po gojniku. Nie wiem, co tam były, plewy, puste w środku, co... Czyli niedobrze odpylone ziarno, tak? Niedobrze. No jedna też... karma taka była. Rozumiem, no już, czasami, się to zdarza. Dokładamy wszelkich starań, żeby karma przede wszystkim była czysta i było ładne, zdrowe ziarno, bo to jest podstawa, bo jednak podstawowym systemem tutaj jest i drogą do sukcesu jest dobrej jakości karma. Tak, i one wszystko zjedzą, a tak jak to fruwa po górę. No to się bardzo cieszę i życzę panu Stanisławowi, żeby ta połowa gołębnika na tej karmie Dobkowicz przyniosła nie gorsze wyniki niż dotychczas, a mam nadzieję, że może i lepsze, czego panu serdecznie życzę. Panie Stanisławie, no... bardzo dziękujemy panu za możliwość pana odwiedzenia i przekazania tutaj nam paru informacji dotyczących pana hodowli. No, widzę, że bardzo ładne tutaj ma pan obejście, piękne gołębniki, jeszcze piękniejsze gołębie. Myślę, że hodowcy byliby też zainteresowani kupnem gołębi od pana, od hodowcy, który cieszy się takimi dobrymi wynikami. Czy pan też sprzedaje młode gołębie? Mogę sprzedać gołębie, ale tylko po lotowych gołębnikach, bo wychowują po jednym młodym. Czyli tylko jeden rzut młodych, tak? Tak, tak. Po jednym młodym i są rozdzielane na tak zwaną metodę obiegową. Na noc samice, rano samce. I na pierwszy lot próbny, taki wywózkę, nie? To są brane wszystkie młode, odstawiane i przylatują się, zaczyna do gęstwa. Także z tego gołębnika po jednym wychowują młode, tego są na sprzedaż. A z wojlery zostawają tam. A wojlera to stanowi rezerwę i zaplecze. Dla gołębnika lotowego. A jak wygląda jeszcze, niech pan nam zdradzi tajemnicę, jak wygląda sezon młodych gołębi? Czy ma pan straty wśród młodych? Bo to jest częsty problem dużej ilości hodowców. Panie doktorze, takie miałem straty, że 7 gołębi zgubiłem, no. I to było w 2016? W 2016 roku i to na ostatnim locie z 350 km. 7 gołębi na ile? 85. A ile pan wkłada na maraton? Ja ile? Starych? No wszystkie stare. Wszystkie? To jest, oprócz rocznych. To ile to jest gołębi? No, ostatnio wkładałem chyba 60, 58. 58 to bardzo dużo. No wszystko. A młodych ile pan lotuje? Jaki? No wszystkie modele to. Czyli ile? No mówię o 8, wypuszczam 90. Aha. Coś zginie koło domu. Problemy z adenokolii, które są tak częste u gołębi młodych. Tak jak u wszystkich hodowców u mnie też się pojawia, ale... Ma pan na to sposoby? Nie mam problemu, jeden telefon wykonuję do pola, do doktora Dobkiewicza. I to wystarcza? Poważnie? Wystarcza. No bo nie chcielibyśmy tutaj pozwolić jakieś kryptoreklamy, ale... To wystarcza, bo pan doktor zna tą hodowlę. No oczywiście, ale czy profilaktyka też tutaj jest w zupełności wystarczająca, czy musi pan czasami też i leczyć? Przeważnie pierwszy, drugi lot, jak są w kabinie, to jest coś już nie tak. To już pan potrafi to poznać i w odpowiednim czasie pan zareaguje. I nie ma problemu, dzwonię i tam... I załatwia pan problem? Przychodzi paczka i jest sprawa rozwiązana. Czyli jest to widać bardzo proste, aczkolwiek w praktyce to często nie jest ale takie proste. Ale zapobiegać też. Ale na pewno tutaj pana doświadczenie. Adenostop, nie, ale mimo wszystko jest dużo gołębi. Hodowcy nie szczepią gołębi. No tak, no niestety. Nie szczepią,
Nie wiem, skąd oni biorą te podpisy. No i tu się robi problem. No. Pierwszy, drugi lot to już widać, że jest coś nie tak. Raz pan szczepi młode, czy dwa razy? W tym roku będę szczepił dwa razy. Do czego serdecznie nabawiam, tak, ze względu na to, że jednak właśnie to jest większa prewencja, dwukrotne szczepienie, niż jednokrotne, ponieważ po jednokrotnym szczepieniu gołąb nie uzyskuje pełnej odporności. Robi to pierwszy raz w życiu, jedynie uczula się układ odpornościowy, produkuje pewną pulę przeciwciał, ale nigdy to nie jest pula, która może zabezpieczyć. Akurat w tym momencie pan Stanisław ma tak dobre warunki w gołębniku i tak duże doświadczenie, że sobie z tym radzi, ale myślę, że zobaczy pan różnicę po dwukrotnym zaszczepieniu, choćby nawet w wynikach, bo już tu nie chodzi tylko o samo zdrowie, ale przede wszystkim powinno panu dodać lepsze wyniki, gdyż gołąb stykający się w kabinie z paramyksowirusem ma już odpowiednią protekcję i nie musi marnować energii na wytwarzanie przeciwciał, co się odbija na wynikach, a wszystko idzie w parę na lot i to się odbije na pewno dużo lepszymi wynikami, które i tak są już bardzo dobre. Panie Stanisławie, no to dziękujemy panu bardzo, dziękujemy szanownym hodowcom za uwagę, no i zapraszamy do następnego spotkania, myślę, że już albo w trakcie, albo po sezonie 2017. Jeszcze przed sezonem. Jeszcze będę, przed sezonem, będę. Tak? No to zapraszam do Opola. Będę. Jak i do pana doktora tutaj, do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie pan na bieżąco może korzystać ze wszystkich porad, z badań parazytologicznych, które pan doktor tu świadczy, też na miejscu dla hodowców z całego okręgu Kalisz, a szczególnie z oddziału Ostrów Wielkopolski. No nie ukrywam, że trochę to usprawniło mi to, bo nie zawsze jest czas jechać do Opola. A tak tu z kolegą, z doktorem Pawłem Ciesiłkiewiczem też na telefon i co potrzeba, to wszystko pan doktor jest. Posiada nawet wszystkie. Przyjedzie i doradzi. Zawsze mieć lepiej kogoś kompetentnego na miejscu, prawda? 10 kilometrów. No to jest skok, to można nawet przejechać na rowerze. Tak. A poza tym pan doktor posiada też wszystkie moje mieszanki paszowe dla gołębi, gdzie pan może praktycznie zaopatrzyć się na miejscu, a to jest zawsze zaoszczędzenie czasu. Ja zawsze też służę dodatkową pomocą, jeśli taka by była potrzeba. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo państwu.